Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No zawsze, zawsze każdy normalny, no to od setek lat mówił, że mogę się nie zgadzać z swoim światopoglądem, ale dam się posiekać za twoje prawo do wypowiadania swojego własnego światopoglądu. No teraz komuniści interpretują to w ten sposób, że nie zgadzam się z twoim światopoglądem, to dlatego posiekam cię na kawałki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, dzyń o codziennych powiadomieniach, filmików, które praktycznie zawsze są demonetyzowane. No, światopogląd. Każdy ma swój światopogląd, spojrzenie na sytuację, ma swoje rozwiązania, ma swoje obserwacje, historia. Się toczy kołem, tak, także każdy wie swoje. No i tyle tylko, że problem jest taki, że politycznie niestety połowa ludzi to jest no wierzy w siebie, a druga połowa ludzi wierzy we wszystkich. No. Każdy normalny człowiek rozumie, że jeżeli każda jednostka, każdy osobiście weźmie swoje życie w swoje ręce, no to milion takich ludzi stwarza dobre społeczeństwo, jest w stanie płacić podatki, każdy będzie zadowolony, jest jakieś wspólne dobro. No ale druga połowa wierzy jednak, że jest komunizm, że jest komuna, że jest grupa, że są jakieś tajemnicze rozwiązania rządu, że rząd ma dostęp do zapewnienia szczęścia, świetności, bogactwa wszystkim innym ludziom. No prawda jest taka, że rząd nic nie może. Rząd jedyne co może, to kontroluje resztę kosztem pewnych ludzi. Przez lata no to komuniści najpierw doszli do władzy przez to, że zwalczali ludzi bogatszych, zwalczali dziedziców, zwalczali klasę średnią, zwalczali kler. No wszyscy ci, którzy jakoś byli finansowo lepiej ustawieni, no ale tacy fabrykanci, no to też mieli fabryki, w fabrykach pracowały tysiące czy dziesiątki tysięcy ludzi, było to jakieś ryzyko i tak świat się toczył. No teraz szczególnie w Ameryce. Ameryka jest dosyć prosperującym krajem od lat, no ale to jest tylko dlatego, że była ta swoboda, był ten wolny rynek, była to możliwość dla wszystkich ludzi z całego świata przyjechać do Ameryki i spełnić swoje marzenia, swoje możliwości. Bardzo dużo ludzi w biznesie amerykańskim to są ludzie spoza Stanów Zjednoczonych. Tesla jest zrobiona przez południowoafrykańczyka. No, nie jest to czarny południowy Afrykańczyk, no ale jest to południowy Afrykańczyk. Amazony, nie Amazony. No wszystko jak tak popatrzycie się, to bardzo często ludzie są z całego świata. Rusy, Ukraińcy opanowali te różne rzeczy ekonomiczno-bankowe, no tam też były Celsjusz, nie Celsjusz, to wszystko upadało. Ale jest, Ameryka jest otwarta. Ameryka jest otwarta, robią się te eBaye, nie eBaye, Twittery, to wszystko jest do stworzenia, no bo jest i rynek, jest i możliwość finansowa i społeczna. Ale gdzie jest problem w Ameryce? W Ameryce jest problem ten, że lata 60. wprowadziły ten komunizm. Ten komunizm od środka. Komuniści walczyli z Ameryką już w tych czasach. Szczególnie to się wyrażało wojną w Wietnamie. No, Stany Zjednoczone pomagały
południowy Wietnam był powiedzmy niekomunistyczny, północny był komunistyczny. No i cały ten Saigon upadł tylko dlatego, że komuniści na nich napadli, Wietnamscy. No, w Ameryce komuniści robili tą dobrą robotę dla komunistów, dla Soviet Union. No i od lat 60. wszystkie te dzieci kwiaty, to teraz już ich dzieci i wnukowie są przy władzy. Przeszli kompletnie marsz przez instytucje, udał się wyjątkowo. Uczelnie amerykańskie są w 95% praktycznie lewackie. Te wszystkie zlewaczałe ideologie. Teraz ten proletariat został zastąpiony transwestytami i homoseksualistami. Homoseksualizm w 1973 roku przestał być uznawany jako choroba psychiczna. No to z rady 11 lekarzy to 6 było homoseksualistami. No i dzisiaj mamy właśnie cały ten idiotyzm równości płci, który się w zasadzie już nie jest żadną równością, no bo genitalia nie określają, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną. No i tego rodzaju propaganda lewacka i zlasowanie mózgów studentów następuje i następowało już w Ameryce od 40 lat. 40 lat Ameryka została przeflancowana, przerobiona na kompletnie teoretyczny, komunistyczny kraj. No, nie wszyscy się poddają. Republikanie walczą nieustannie za te koledże i uniwersytety, gdzie nie ma dialogu. Na uniwersytetach w Ameryce nie ma wolności słowa. Tam po prostu, jeżeli jakiś uniwersytet czy koledż zapraszał jakąś osobę, która miała poparcie sporej części studentów na tym kampusie, no to nawet jeżeli tam było poparcie 10, 20, 30%, no to ta osoba powinna jako mówca przyjść, mieć prawo wypowiedzieć to, co myśli. Te 10, 20 czy nawet 40% miało prawo tego wysłuchać. No ale nie. Komunistyczne te bojówki, ta cała antifa, czyli antyfaszyści, czyli komuniści, no bo oni się nazwali antyfaszystami. W Ameryce na dzień dzisiejszy każdy normalny jest przezywany faszystą. No także, że już to nawet nie ma się co martwić, że ktoś jest nazwany faszystą, no bo w zasadzie faszystą można tylko zostać dlatego, że nie ma dialogu, tylko jeżeli nie zgadzam się z tobą, to jestem przezywany faszystą. No, ta druga strona komunistyczna w ogóle nie bierze pod uwagę, co ktoś ma do powiedzenia. No i to jest przekleństwo tych koledzy, przekleństwo tych uniwersytetów, że misja do nauczania po prostu została zabita w Ameryce. W Ameryce wszystko jest już rasistowskie, wszystko jest faszystowskie, wszystko jest nie po linii partyjnej, to po prostu komuniści chcą zniszczyć. No i ta wolność słowa jest niszczona. Kanały internetowe są zamykane na potęgę. Ludzie są wyrzucani z pracy, ludzie są wyrzucani ze szkół i tak dalej, i tak dalej. No na Florydzie troszeczkę zaczyna się walka. Zaczyna się walka, to nie jest jeszcze wojna domowa. Floryda ma gubernatora Rona DeSantisa, no, który podpisał ustawę w swoim tym kongresie, który zabrania profesorom, wykładowcom wyrażania jakiejkolwiek swojej opinii
w klasie, taka, która by w zasadzie promowała, czy zachęcała, czy robiła cokolwiek, że studenci, czy uczniowie źle by się czuli na temat historii, tak samo jakby się mogli czuć dotyczące płci, czy rasy. No to jest tak zwana ustawa zatrzymać lewactwo. No i to jest bardzo dobrze, to jest dobra nazwa. No i jest to również znane jako ustawa zatrzymanie krzywdzenia naszych dzieci. No bo tam jednak te dzieci są krzywdzone. I jest to nieprawdopodobne, że rząd Florydy, że gubernator Florydy musi robić takie ustawy. No ale wygląda na to, że nie ma innej metody. Te wszystkie wolna swoboda wypowiedzi została zniszczona. I to jest ta podstawa szkolnictwa wyższego. No bez wolności wypowiedzi szkolnictwo wyższe po prostu nie ma sensu. Ten rak, to wszystko niestety wchodzi również w środowisko ścisłe. Wszystkie te kierunki socjalne, no to jeszcze można zrozumieć. To są wszyscy ci poeci, wszyscy ci lekkie duchy, wszyscy ci muzycy i tak dalej, no ale wydawałoby się, że konkretni inżynierowie, lekarze, no to też zaczyna dostawać raka, to też zaczyna być tłumaczone, że wszystko w nauce, w matematyce, w chemii, w fizyce, wszystko jest rasistowskie. I wszystko jest po prostu niesprawiedliwe. No to jest coś, co Floryda walczy. To będzie komplikowało, no bo taka można powiedzieć cenzura na cenzurę, no to nie jest najlepsze, ale jednak to się zrobiło oko za oko, ząb za ząb, no i to będzie chyba przyszłość, szczególnie, że już dużo w tych republikańskich stanach, w Idaho, w Iowa, w północnej Dakocie, no ustawiają coś takiego, zabraniają nauczania krytycznej teorii ras. Krytyczna teoria ras, no to się sprowadza do tego, że biały jest zły, wszyscy niebiali są dobrzy, no i Ameryka jest do dupy, tak? 70% Amerykanów w wieku do 35 lat nienawidzi Ameryki. To jest coś po prostu nieprawdopodobnego, żeby szkoła była w stanie doprowadzić do czegoś takiego, że właśnie obywatele są w stanie nienawidzieć własnego kraju. No ale to ta doktryna, cała ta te nauczanie za ciężkie pieniądze. To są ciężkie pieniądze, gdzie rodzice płacili za studia uczniom. Bardzo często emigrantów. Dzieci emigrantów też zostały przerobione na socjalistów. Dzieci emigrantów, którzy wyjechali z socjalizmu, przyjechali i mają w zasadzie dzieci i wnuków, które są wychowane w socjalizmie. Przekonani są na temat socjalizmu. No ta wolność jakoś chyba wróci. To wszystko, mam nadzieję, że po wyborach międzyprezydenckich teraz 2022, no i wyborach prezydenckich 2025, wszyscy się opanują, partia demokratów po prostu wypieprzy tych wszystkich lewaków na zbity pysk, tą ekstremę lewacką, no bo oni ukradli partię demokratów. Demokraci się budzą, republikanie się zwierają szyki, teraz
było 10 zdrajców, którzy głosowali przeciwko Trumpowi, republikanów, no to w zasadzie na 10, 8 poszło na zieloną łączkę. Część została przegłosowana. Cheney to jest właśnie najgorsza zdrajczyni partii republikańskiej. No i wygląda na to, że ona będzie startowała na prezydenturę, na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2024, no ale po linii demokratów. Po prostu się przechrzciła, przefarbowała. No ale mam nadzieję, że żadni demokraci na nią głosować nie będą, no bo na zdrajców się nigdy nie głosuje. Ale mam nadzieję, że demokraci zaczynają się budzić. Tutaj nazywają tych woki, czyli tych przebudzonych, no ale mam nadzieję, że na prawdziwi przebudzeni no to są demokraci, normalni demokraci, no bo nie można powiedzieć, że cała lewica zwariowała. No, a jednak ta ekstremalna lewica zwariowała. No, oni są w stanie zniszczyć Amerykę dla nowych celów, dla nowych planów, tyle tylko, że nie wiedzą, jakie są nowe plany. Teraz było przez ostatnie parę lat niszczenie pomników, niszczenie historii, niszczenie szacunku, niszczenie instytucji kościoła, niszczenie instytucji rodziny, niszczenie w sumie instytucji edukacji, no bo edukacja spadła na pysk, to jest tylko na dzisiaj szkolnictwo, no to jest tylko silne ramię partii komunistycznej amerykańskiej. Wszystkie te urzędy państwowe, no to jest silne ramię komunistycznej partii, no bo to jest budżetówka. Korporacje zostały w zasadzie zaszantażowane i śpiewają tak, jak im komuniści każą, no ale normalni ludzie, w Konstytucji jest napisane we are the people, czyli my ludzie, my obywatele, my ludzie rządzimy. No i tak będzie, wszystko to się jakoś tam odkręci. No przykre jest to, że w latach 1950, 1960, no to był ten McCarthy, no to ścigali komunistów, ścigali, po prostu nie chcieli wprowadzić komunistów do Ameryki. No cały ten Hollywood, wszystkie te zboczone środowiska walczyły z tym. No a dzisiaj no to mamy w zasadzie to samo. McCarthy się pytał, czy jesteś komunistą, czy się spotykałeś z komunistą. No to na dzień dzisiejszy jeszcze lewactwo się pyta, czy jesteś konserwatystą, czy się spotykałeś z konserwatystą. No i oni są w zasadzie niszczeni. Są niszczeni, ale 80-90 milionów republikanów, 80-90 milionów normalnych nie da się zaszczuć, nie da się zagryźć, nie da się wygonić. Jeszcze jest sierpień, wrzesień, no połowa, 10 dni sierpnia, wrzesień, październik, no i 7 listopada. Będą zmiany, będą bardzo dużo zmiany. Będzie normalnie. Te 80 dni zacznie się normalnie. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Nie dajcie się ogłupić tej komunistycznej propagandzie. Widzicie, co się dzieje. No, fakt faktem, że dzisiaj benzyna 87 oktanów kosztowała $3,78, czyli w zasadzie dokładnie równo dolara za litr.
No, myślę, że się denerwujecie, że to jest wyjątkowo tanio, no ale dla Ameryków, to, dla Ameryki, no to było, w pewnym momencie było $5 za tego galona, a dzisiaj jest 3,78 za galona. Tak, także idzie w kierunku, wszyscy widzą, że normalność zacznie następować w listopadzie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no mam nadzieję, że należycie do tej grupy normalnych demokratów, tak, także mam nadzieję, że przełożycie swoją przynależność partyjną do partii republikańskiej albo zadeklarujecie się jako niezależni i będziecie głosować na republikan, no albo po prostu nie pójdziecie do głosowania. Zdrowia dla normalnych.